Czy rządowe dopłaty do bezpiecznego kredytu 2% mogą zostać wypowiedziane kredytobiorcy? Co się stanie, gdy osoba, która zaciągnęła bezpieczny kredyt 2% i spełniła wszystkie warunki, wejdzie w związek małżeński z partnerem, który już posiada nieruchomość? Dobrą wiadomością jest to, że obecny projekt ustawy chroni taką osobę przed utratą prawa do dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2%. Zakładając, że singiel spełniał wszystkie warunki bezpiecznego kredytu i po 3 latach zawarł związek małżeński z osobą, która już posiada nieruchomość, osoba ta nadal będzie mogła korzystać z dopłat do rat. Jednak jeśli zdarzy się, że osoba sprzedaje nieruchomość przed upływem 10 lat od zaciągnięcia kredytu, to pojawiają się pewne konsekwencje. Czy należy oddać otrzymane do tej pory dopłaty? Zgodnie z obecnym projektem ustawy, w przypadku zbycia prawa własności nieruchomości w okresie przysługiwania dopłat do rat, dopłaty te wygasają z ostatnim dniem miesiąca, w którym wystąpiło to zdarzenie. Kwoty uzyskanych po tym dniu dopłat podlegają zwrotowi. W takim przypadku, jeśli sprzedasz nieruchomość przed upływem 10 lat, będziesz zobowiązany do zwrotu otrzymanych dopłat. Bezpieczny kredyt 2% to rozwiązanie, które przynosi korzyści, ale warto znać zasady i regulacje. Jeśli masz pytania lub chcesz uzyskać więcej informacji, zadzwoń.